Sosnowiec ma nowe centrum monitoringu przy ulicy Rzeźniczej. Pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego, a nie jak do tej pory strażnicy miejscy, na bieżąco śledzą obraz 79 kamer. Do tej pory w rozbudowę systemu monitoringu miasto zainwestowało ponad 1,5 miliona złotych. Podzielone są te kamery na 12 monitorów, w zależności od tego, czy jakieś miejsce jest bardziej uczęszczane od ludzi, czy odnośnie ilości zdarzeń. Te kamery są, mniej ich jest lub więcej na jednym monitorze. Obsługa jest łatwa, za pomocą myszki i klawiatury możemy obserwować zdarzenie, powiększyć sobie dane zdarzenie, daną kamerę na monitorze, przesunąć, poprowadzić, jeżeli jest jakieś zdarzenie, ścieżkę, którą oddala się jakaś osoba czy przychodzi, także nie ma problemu. Do Sosnowca zakupiono macierz wizyjną, teraz dzięki niej będzie można wykrywać niepożądane zachowania. Skuteczność takiego systemu jest określana od 80 do 90%. Szereg, że tak powiem, funkcji może być na przykład wykrywany, takich jak zostawienie obiektu, zabranie, zniknięcie obiektu, zagęszczenie tłumu, różnego rodzaju przekraczania wirtualnych linii, czyli na przykład może też to służyć do monitorowania na przykład przekraczania zakazu wjazdu przez samochody. W najbliższych miesiącach zostanie zamontowanych kolejnych 11 kamer w ciągu ulicy Modrzejowskiej oraz 10 kamer na terenie Stawików. SK Info.